Alina Zachariasz-Kuciakowska, urodzona w Gorlicach. Po maturze w Gorlickim pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Kromera ukończyła studia wychowania artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę, wchodzącego w skład struktury światowej organizacji INSEA. Obecnie należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczyła w wielu wystawach konkursowych w Polsce, m.in. w ogólnopolskim konkursie graficznym imienia Józefa Gielniaka w Jeleniej Górze, Quadrenale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie, Triennale Autoportretu w Radomiu oraz wielu zagranicznych. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Uprawia grafikę, rysunek i malarstwo. Moja przygoda z twórczością, ze sztuką zaczęła się właściwie już przed szkołą. Odkąd pamiętam, zaczęłam rysować i chodziłam po polach, po łąkach z blokiem. Rysowałam różne fragmenty przyrody, kamienie, liście, źdźbła. Wtedy były takie piękne liście łopianu, stare wierzby, których już teraz nie ma. No i wszystko to sprawiało mi właśnie wielką radość. Kreska, jej zagęszczenia, rozrzedzenia, światło, które można było przez to wydobyć, to była dla mnie wspaniała przygoda. Później, kiedy poszłam do szkoły średniej, ta przygoda przerodziła się w taką pasję, która była ukierunkowywana w ramach koła plastycznego pod okiem wspaniałej profesorki Natalii Osikowicz. No i w tym czasie właściwie doszłam do wniosku, że to będzie moja nie tylko pasja, nie tylko moja życiowa przygoda, ale że zwiąże się z rysowaniem już na stałe zawodowo. I wybrałam studia plastyczne. I kiedy zaczęłam studiować, jak wiadomo, wszyscy mają przez 3 semestry, czyli przez 1,5 roku zajęcia na wszystkich, we wszystkich pracowniach. I potem każdy wybiera to, co najlepiej mu odpowiada. Ja całe życie czułam się dobrze w rysunku, więc wybrałam grafikę. No i wtedy zaczęłam już tak poważnie pracować w technikach graficznych. Szkoliłam się w pracowni profesor Danuty Kołzan-Nowickiej, która była jedną z najlepszych suchorytniczek w Polsce. I mój dyplom też został wykonany w technice suchej igły, ale niezależnie cały czas robiłam linoryty. No i później, kiedy już wyjechałam z Lublina, kiedy przyjechałam do małego miasta, gdzie nie było ani pracowni, ani takich możliwości, jakie daje wielki ośrodek akademicki, poprzestałam na linorytach. Nie było po prostu możliwości, żeby tę suchą igłę czy techniki metalowe trawione w jakiejś pracowni wykonywać, ponieważ tego nigdzie nie było. Cały mój dorobek w technikach graficznych dotyczy właściwie dwóch tematów. Są to albo prace związane z człowiekiem, z jego egzystencjalnymi przemyśleniami, lękami, z jego walką w różnych dziedzinach życia, z podejmowaniem trudów, z przełamywaniem tych trudności, z samotnością. To wszystko, co dotyczy tego wewnętrznego życia człowieka. Natomiast drugi temat to ten właśnie od dzieciństwa wyszukiwany, a więc świat przyrody i to wszystko, co w tym świecie jest piękne, godne
obejrzenia, godne pochylenia się, a więc przeróżne elementy tego naszego mikrokosmosu. Dokąd mogłam rysować na blasze czy na płycie linoleum, wykonywałam tego rodzaju pracę. Potem, kiedy nastąpiły problemy z oczami, musiałam tych technik zaprzestać i stąd zrodził się taki pomysł, żeby rysować to, co kiedyś ryłam, na czarnych kartonach kredką pastelową. No i od tej pory, obok rysowania ołówkiem czy piórkiem, drugą taką techniką właśnie stała się technika rysunku pastelowego. Najpierw rysowałam takie tematy podobne do tego, co w grafikach, w rysunkach, a później zaczęłam wykonywać troszkę takie lżejsze tematy właśnie pokazujące świat przyrody, architekturę, to, co znajduje się wokół nas. Te prace na początku były takie bardziej monochromatyczne, czarne, szare, w tych właśnie tonacjach od bieli poprzez różne odcienie szarości do czerni. Zawsze takim najważniejszym moim zadaniem plastycznym dla mnie było światło. Znajdowanie światła czy w rzeczach, zjawiskach, czy też właśnie wokół człowieka, którego przedstawiałam. No i ta technika pasteli bardzo dobrze się do tego nadawała, podobnie jak te moje czarno-białe, ołówkowe rysunki. A później troszeczkę zaczęłam dodawać koloru. I te prace właśnie stały się lżejsze w tematach, a takie bardziej kolorowe, bardziej może takie komercyjne nawet można powiedzieć troszeczkę. No a później jeszcze zaczęłam próbować techniki akwarelowej, dlatego że ta świetlistość, światło, które się pojawia w różnych miejscach, w różnych porach dnia, roku, doskonale w tej akwareli można pokazać. Nie jestem jeszcze na tym etapie, żebym mogła powiedzieć, że jestem akwarelistką, ale staram się w tych pracach ciągle czegoś nauczyć, zmierzyć się właśnie z tą trudną techniką tak, żeby jak najwięcej tych problemów plastycznych, z którymi staram się zmierzyć, pokazać. Wykonuję prace, które są zapisami, notatkami moich podróży. Stąd właśnie pojawiają się zwiedzane przeze mnie miejscowości, zabytki, fragmenty architektury, czy właśnie drzewa lub jakieś inne elementy pejzażu, które oglądałam, które mnie jakoś bardzo zafascynowały. I te prace akwarelowe na przykład, które wykonuję, nie są to takie może standardowe widoczki, ale właśnie są to fragmenty jakichś zaułków, bram, prześwitów, które idąc gdzieś
no może nie każdy zauważa, ale które, nad którymi warto się pochylić. Jeśli chodzi o moją twórczość plastyczną, to najbardziej jestem związana z grafiką i z rysunkiem ołówkowym, więc te prace dla mnie są najbliższe. I mam kilka prac, które są mi szczególnie bliskie, które są takim właśnie zapiskiem mojej pracy twórczej, mojej walki i jakichś takich ważnych stanów duchowych. I mogę tutaj pokazać. To jest jedna z takich prac, która jest zatytułowana Moje, Twoje skrzydła. Kiedy właśnie no, człowiek dokonuje pewnych wyborów, pewnych decyzji, które potem są na całe życie. Ważne są też moje prace rysunkowe. Ta większa to jest praca, która nosi tytuł Ucieczka i pokazuje właśnie taką no, postać z dzieckiem uciekającą z ciemności, z jakichś trudności, która pokazuje po prostu walkę z życiem. Natomiast tutaj jest praca zatytułowana Powiązana Nike i jest to seria, jedna z serii prac pokazujących Nike, która właśnie zrywa się do lotu, która jest dla wszystkich symbolem zwycięstwa, ale wiadomo, że no, każde zwycięstwo musi być okupione ciężką walką i czasami wielkim cierpieniem. W mojej twórczości był też okres, kiedy wykonywałam kopie. I właściwie wzięło się to stąd, że każdemu z moich dzieci, z trójki dzieci, wykonałam kopię znanego obrazu religijnego. No i są to właśnie prace Leonarda, Grinewalda, Botticellego, które no najpierw wiadomo studiowałam, robiłam siateczkę tak jak kopiści, a potem starałam się jak najdoskonalej tę kopię wykonać. No, wykonywałam również kopię Malczewskiego, Chełmońskiego i innych znanych polskich artystów. Często w ciągu tych kilkudziesięciu lat mojej pracy wysyłałam czy to rysunki, czy grafiki na konkursy i brałam udział w kilkudziesięciu wystawach, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie oraz w Turcji. Miałam też szereg wystaw, no około 30 wystaw indywidualnych w różnych częściach Polski. No i cały czas staram się w miarę możliwości, jak wykonuję jeszcze nowe prace, pokazać je na różnych przeglądach czy wystawach, zarówno tutaj w naszym regionie, jak i ogólnopolskich. Cieszę się, że moje doświadczenia plastyczne oraz moja wiedza z historii sztuki czy z zakresu działań plastycznych może być wykorzystana i przekazana moim uczniom. I niektórzy z nich, zwłaszcza ci zainteresowani, wykonują wspaniałe prace, którymi się możemy pochwalić na różnych wystawach, nie tylko w Szymbarku, ale i w Gorlicach. No i mam nadzieję, że cząstka tej wiedzy
z historii sztuki, którą staram się im przekazać, gdzieś w nich pozostaje i pozostanie do dorosłego życia, do wykorzystania.